Mi się wydaje, że to jest raczej jakiś żałosny mieczek czy coś w tym stylu. Dobra. Dobra, udało mi się to parowaniem mu skończyć. To jest chyba dwuręczny miecz, po prostu już szkielet koło niego. Myślałem, że tam taka jakaś tarcza albo coś w tym stylu. Dobra, pięknie, dostał. Teraz muszę tego wyhaczyć, tak? Pieprzony z głowy. Teraz ten. No i pięknie. Mopki ubite. Tak, to jest zwykły zardzewiały miecz dwuręczny, jakiś amulet. Tak. Nic ciekawego. Szkatułka. O, wytrych. Mixer Amany. To już trochę bardziej przydatne. Tak. Co to za amulet? Sprawdzę. Tak. O, taki moglibyśmy mieć. A, przed uderzeniami ostrzami. Amulet pancerza. O, czyli moglibyśmy mieć na dosyć dobrym początku gry amulet. Ale niestety tu nie poszliśmy i trudno. Tam wylane. Dobra, idźmy do wodospadu, zabić ogry, później do Nemory. Dobra, już nie będę powtarzać. Tak. Dobra. O, już tak powoli wstaje. Dzień, tak mi się wydaje. Nie wiem, czy tak jest. No, dopiero pierwsza w nocy, może tam daleko się jakoś przyjaśnia. Daleko. W ogóle w gotiku jest dosyć szybki poranek, tak. Czekajcie, czekajcie. Dobrze, chyba poszłem. Tak, dobrze poszłem, jestem wyżej tutaj. No i dobra, wtedy tak, muszę przeskoczyć tutaj. Tak, udało się. Pięknie, pięknie, bezi. Już jesteśmy tutaj w tym wodospadzie. Kurde, przypomniało mi się, jak tu właśnie latałem w 9. albo 10. części, jak mieliśmy pancerz tego, raczej ubranie gońca leśnego. Oj, to czasy były. Albo jak poszliśmy na warant. No, trochę się, można powiedzieć, wzruszyć nie wzruszyłem, ale to mnie trochę poruszyło, że jednak tej pustyni tam nie ma. A przypomnieć sobie, idziemy w gotiku 3. Klimat się zmienia i otwiera nam się pustynia, jest Braga, ruiny, wszystko przepięknie wygląda. Są też bandyci, ale z nimi to było łatwo. Kilka ciosów nie ma, Wise. Tak, dobra. Tutaj ogry są gdzieś, tylko muszę właśnie zobaczyć, gdzie. Hej, gdzie one się z... Kurde, tu. O, mam cię. Dobra. Są dwa albo trzy. Wiecie co? Ile ich by nie było, już sobie jakoś z nimi radzę. Nie jest tak źle. Dobra. Wiecie co? A Wirek im zrobimy. A, co mi szkodzi. Pięknie. 400 ekspa, szkoda. Przeważnie jest, że ogry jest za 500, ale czasem się zdarzają tutaj w gotiku przypadki, że jest za 400 ekspa. Nie wiem, od czego to zależy. Prawdopodobnie... O, stara skrzynia. Puli punktów tutaj nie zmienili za zabicie ogra. Kostur maga. O, już jesteśmy na takim etapie, że kostury mamy. Czyli też dosyć dużo znaleźliśmy tutaj tych starych skrzyń, tak? Moglibyśmy znaleźć jeszcze więcej, ale za bardzo nie znam lokacji, musiałbym sobie przysiedzieć. A poza tym jest końc tutaj tego gotika powoli. No tak, nie oszukujmy się. Jeszcze kilka części. Staram się jak najwięcej wyciągnąć części, bo ja zawsze tak jestem, żeby podkoksić i mieć no najlepszą postać. Po prostu, żeby nikt nie fiknął i mieć wszystko dopięte do końca, tak? Zrobione do końca, na ostatni guzik, wszystko dopięte. Dobra, jest 315 save'ów. Trochę jest, tak. Dobra, my już tutaj nie gadajmy, ile mamy save'ów, lećmy do Nemory. Mamy kamień teleportacyjny do Nemory? Błagam, żeby kurde był. Jest, okej, mam cię. Dobra. No i pięknie. Szybko przeteleportowaliśmy się, tak, weźmy miksturkę many i zajmijmy się tutaj tymi wielkimi paskudstwami chodzącymi, tak. Okej, dobra. Biegniemy, bezi, biegniemy. No i zacznijmy polować, tak. A wiecie, zębacza to normalnie, bo trafić zębacza to jest arcydzieło. Może tutaj w te potworce poszłam z łuku, raczej tak. Zawsze na dystans tutaj większe zwierzątka lepiej się ich pozbywać. Na dystans. O!
Przypomniało mi się, gdzie jeszcze coś jest do zaekspienia. Smok. Tak, smok. Przypomniało mi się. O! Potwór. Wersja dla racistów, tak? Dobra. Widzimy... Zmienił ubarwienie na czarne, tak? Gothic 3 zmierz bogów, wersja dla rasistów, czyli czarne moby, tak? Dobra. Ta specjalny rasistowski mob DLC, tylko 9,99. Dobra, już połowa życia zdjęta, miejmy nadzieję, że to nie będzie tak jak w Gothic 3, że jak już mam czarne mobki, to będę miał zaraz Wary z góry. Miejmy nadzieję, że tak nie będzie. Dobra. Gin Wizo. Ty nad chyba mnie... A, ruszyłeś mnie jednak. Dobra. Zapiszmy, zajmijmy się kolejnymi mobami. Dlaczego zapisuję? No bo jak są już czarne moby, to mnie tak, że w Gothicu 3 wyskakiwał mi Where is Guru, więc wolałbym zapisać i szybko powrócić do rozgrywki, tak niż, nie wiem, na przykład tak pół godziny przed tym zrobiłem save'a i bym musiał robić to wszystko od nowa, tak? Zabijać te moby i te inne różne rzeczy, tak? Dobra. Powoli, poranek powoli. Jakoś tam, może powiedzieć, się to ślimacze, ale niedługo wstanie słońce. Mak się trochę mylił. To nie będzie tego dnia, ale następnego, tak? Są dwa potwory. To już będzie inna bajka z tymi tutaj dwoma zwierzątkami. Będzie o wiele trudniej, ale jakoś sobie poradzimy. Nie trafię dwa razy, raczej raz. No, teraz dwa razy. Dobra. Zakichany, kurde, cyferuch. O kurde, dawaj. Pięknie, teraz musimy wejść do ekwipunku, bo tamtego przepić z tamtym sobie nie poradzimy. W ogóle nie będzie on znikł. Tak, tu jesteś, okej. Okay. Dobra, Wizo. Pięknie. No i koniec już tutaj tej twojej imprezy. Tak. Koniec bicia. Tak. Dobra. Kurde, ta złota korona dosyć jest... Może być dosyć... Z daleka ją widać, tak? Jest jasna. W końcu złota korona, tak. Dobra. Bierzemy tutaj jeszcze raz. Okej. Dobra, ruda, miksturki, inne takie rzeczy. Zapiszmy. Tak. Okej. No dobra. Sorki. Część mi od czołgu spadła. Tak. Kleję kolejny właśnie model. Teraz tygrysa z wnętrzem. Prawdopodobnie prędzej później pojawi się na YouTubie. Tak. Robię zdjęcia. Krok po kroku, wszystko ładnie. Mam tylko jeden motyw. Zabrakło chyba mi dwóch pocisków. Nie wiem, czy gdzieś znikły, czy po prostu nie dorobili tych dwóch pocisków, ale wiem, że nie mam dwóch pocisków. Dobra. Teraz byłoby fajnie. Wiecie co? Do Silden pójdźmy i powiedzmy Inogowi, albo Anok. Inok, Anok, nie pamiętam jak się nazywają. To, że im Gorn pomoże. Tak. I dostaniemy za to expa. Albo po prostu nie odezwą się do nas niczym i tylko będziemy mogli się od nich nauczyć walki. O, przy okazji właśnie się nauczę walki, zwiększę siły, żeby przykoksić... No, żeby podnosić te kamienie muńskie i przykoksić siłę tym. Tak, więc pójdźmy już na to, ma jeden swój cel, zwiększyć siłę. A jak już tam będzie, to nie wiem. Dobra, nie chce się do mnie odezwać, to więc... Jeszcze jeden punkt jest z głowy. Dobra. Widać, mam teraz punkty nauki 4, które na co zużyjemy, a nie wiem, może na życie, tak. Już może być, porzuciłem marzenie o tym, że będę miał demoniczny łuk. Za dużo w siłę poszłem i w życie. Daj mi moc życiową. No. I mamy tutaj 644, ale wiecie co, lepiej, że już nie mam tego demonicznego łuku, niż żeby nasza postać byłaby trochę słabsza, bo jednak walka z bestią to jest niezła walka, tak? Poza tym jak będziemy atakować bestię, przyjdzie ogromny stado troglodytów, prawie 10 albo no coś w stylu troglodytów przyjdzie, taka liczba. Dobra,
Mieliśmy za to jak najszybszą drogą do smoka, ubić go. W końcu każdy exp się liczy. Później, jak mówiłem, idziemy do cienia stworów koło Montery. No i to już będzie koniec 38 części. 39 likwidujemy obóz. 40 Hektor Osz. 41 idziemy do jaskini Mistrza Przywołań. Co jeszcze dalej tu będzie? No co, 42. Nie wiem w zasadzie, jak to jeszcze będzie. Jeszcze muszę sobie robić to przykokrzenie kamieni młyńskich. To więc na razie nie wierzcie tym moim numeracjom, jak wam teraz no mówię. Chyba 39, 40 kamienie młyńskie. I też zarazem w 40 będziemy kupać nowy oręż, jak już tutaj przykoksimy siłę. Trochę będzie tych kamieni, więc będzie też trochę siły. O, wilki. Trochę mobów tu jest jednak, tak. No, masz tutaj bułę. To jednak siła ważniejsza jest tutaj do walki mieczem, a nie zdolności. Dobra, zabijmy te wilki. Jakiś tam marny XP jest, ale jest. O, tu było ich dużo, pamiętam. Ale wiecie co? Zapiszmy, tak. I chyba nawet rzucę przywołanie błyskawicy na te stado, albo nie wiem. Naprawdę ich było tam dużo. Ogromna sfora wilków. Dobra, zapiszmy. Jak się zapiszę, zobaczymy co zrobimy, tak. Dobra. 10 dzień. 2 tygodnie raczej nie będziemy walczyć o dobrą Myrtany. Mi się wydaje, że 10 dni albo 11. Tyle maksymalnie będziemy walczyć. No, tyle maksymalnie będzie nasza kariera tutaj w Gotiku trwać. Wiecie co? Zmiecza. Zmiecza powoli. I miarowo zmiecza. Dobra, chodźcie łajzy. Tak. Jakoś idzie. W ogóle on coś mi robi? Czy nic? To tylko mi się lekko podświetla życie i po prostu to jest takie dotknięcie jakby. Mi się daje, że jesteśmy odporni na tutaj. No, nic mnie zabiera. I dobrze, wredne ścierwo niech zdycha. Tak. Teraz kto tu rządzi, Cfelu? Tak, giń, kupo gówna. Z głowy. Tak, zabijmy kolejne. W końcu mamy niedużo expa do levela. Mi się wydaje, że jak smoka byśmy ubili tych cieniostwór, to byłoby już nie mało dostępnego levela. Byśmy to dobili tym tutaj niszczeniem obozu orków, tak? Dobra, jak wiliki zabite. 3 i 300. Później smok 500 albo więcej. Cieniostwory. No, blisko levelu będziemy. Będziemy blisko levelu, tak? Levelu, nie wiem. Ale wiem, że następny poziom będzie. Dobra. Idźmy sobie tutaj do góry. Tak, szybciutko. Tutaj ognisko jest widać, jak się rozjaśniają drzewa. Tak. Ma to swój klimat. Takie opuszczone miejsce. Szkoda, że tutaj w ogóle w Gotiku 3 nie zrobili tego czegoś, że byliby tacy pojedynczy ludzie przy ognisku, którym byśmy mogli pomóc, albo to byłyby wyszkolone grupki myśliwych, które bez problemu by egzystowały w lasach Myrtany. Oj, ta muzyka. A jak ja ją uwielbiam. Naprawdę przepiękny klimat, tak. Ale niestety musimy pójść dalej i ubić smoka, tak. Dobra. To więc zajmijmy się smokiem. Oj, tam też potwór jest. No dobra, będzie troszeczkę expa jeszcze więcej. No i dobrze, w końcu mamy mieć uber postać. Dobra, już nawet słyszę jego kroki, więc jesteśmy blisko i trzeba zlikwidować wredną gadzinę. Tak, pomyt beliara zakichany. Dobra, zapisujemy. No i proszę bardzo. I też mi się wydaje, że jak zrobię w Gotiku 3, że ostatnia część, czyli zakończenie, będzie bez udziału mojego głosu. Byłoby to dobrze zrobione. W końcu co ja mam powiedzieć do końca gry? Tak. Dobra. Okej. Dobra, biegnijmy. Zlikwidujmy gadzinę, tak. O, nie udało się. Nie udał się element zaskoczenia. Fak? Jup. Będzie ciekawie. Tak. Szykuje się epicka walka. Ale jak go dobrze przyprzem do ścian, to będzie okej. Okay.
Nie macie, kolego. Z głowy. Szkoda, że nie możemy od ciebie nic wziąć. Oj ty kurde. Nieprzydatne zwierzątko, nie możesz wziąć ani skóry, ani kłów, ani zębów. To nie jak w Gothicu 2. Dwójce z niego można było trochę pozyskać. O, skarb, pierścień, złoto. Dobra. Zioło many. Monety. Pięknie. Ubiliśmy smoka, jeszcze ubiłem potwora. Pamiętam, tu był... Tu raczej widziałem, nie pamiętam. O. Ziele pancerza. Słyszę zębacze. To jest dosyć też dobry omen. Omen. Dlatego, że... Będzie więcej expa. Tak. Pięknie. Smok zabity. Nie ma plugastwa tutaj. No dobra, nie będę już tam aż łazić do tych lasów, żeby pójść zabić jakieś dwa zębacze. Trudno, najwyżej zabijemy potwora i zobaczymy, jak to będzie. Mi się wydaje, że już tak, jak zabijemy te cieniostwory, tam obok montery będziemy mieć dużo expa. Tak, jest rasistowski potwór, mudżyński potwór, czyli mudżyński dinozaur. Dobra. Dobra. Okej, do połowy myślę go zjedziemy. Tak myślę. O, trawa się tutaj zbufurowała. Tak. No i dobra. Mieczyk i jedziemy, jedziemy z tobą, ty kurde sferuchu. No i 500, ładnie. Dobra, miejmy nadzieję, że jeszcze będzie następny, bo im więcej, tym lepiej. Tak, im więcej expa, tym lepiej. Dobra. Kufer tu jakiś jest. A tu jest kolejny rasistowski, mudżyński potwór. Tak. Nie drzij, mordi, tak cię zabije. Nie boję się ciebie. I z takimi kozakami walczyłem tutaj w Gothicu. Więc lamusie, cisza, czarny troll przy tobie to nic. Dobra. Już przestajemy tutaj porównywać zwierzątka, tylko po prostu szerajmy i zabijajmy. Tak. Dobra, pięknie. Dobra. Giń. Pięknie, następny level. Dobra. Więc zapiszmy. Tak. Okej. Do goty. I z goty zabijemy te tutaj cieniostwory. I to wszystko. Tak. Ja bym sobie teraz w zasadzie no, mógł odpuścić, ale jak już dotrzymałem takiego słowa, że pójdziemy zabić te cieniostwory, to już pójdę. Tak. To więc idźmy, ubijmy je i miejmy to wszystko z głowy. Tak. Dobra. No i później do goty się przeteleportuje z tego miejsca, gdzie są cieniostwory. I w następnej części, czyli 39, będziemy tyrać orków. Raczej obóz orków rozwalimy. Tak. Dobra. Gota, pięknie. Lecimy do goty. Tak. Dobra. Dawaj, dawaj, Gothic. Pięknie przyteleportowało nas, tak. Dobra. No i jutro, bo dzisiaj sobie w sobotę nagrywam, nie wiem, zobaczę ile mam pamięci, bo poczekajcie, likwidowanie obozu orkowego mogłoby być dosyć długie. Kamienie młyńskie krótkie, tak. Jest kamień młyński w monterze. Tak. Czekajcie chwilę. Dobra, jestem jak co, no i idźmy tutaj
ubić cię te stwory. Tak. Okej, idźmy, 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 tak. Dobra, dawaj, weź szybciutko. Tak, szkoda, że nie ma teleportu do Montery, bo naprawdę byłoby to szybkie, tak. Dobra. A tu jest jakiś, no, sztandar, kurde. A, to ci koksiarze mają sztandar. A, kurde, no. Okej, dawaj, weź, dawaj, dawaj, dawaj. Jakie nienawidzę tutaj chodzić na dłuższe dystanse. Naprawdę nienawidzę, tak. Tutaj Ork Wied, tak. Dobra. Dawaj, Gothic. Raczej, no, bez, biegniemy, tak. Nie ma opitalania się, tak. Dobra, dawaj, 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 dawaj. Szybciutko. O, tutaj weźmiemy, pójdziemy, tak. Będzie szybciej i lepiej, tak. Dobra. Dobra, dobra, okej. Jazda, jazda, tak. O, Jelonka przestraszyliśmy. Trudno. A to Urbanus. Zamknij mordę. Proszę bardzo. Okej, tu są wilki. No i zajmijmy się tutaj tymi całymi cieniostworami. O, słyszę coś. Tak jakby chodzenie czegoś dużego, tak. Papa, już mnie wkurzyłeś troszeczkę. Tam mnie popychałeś, a nie lubię, jak mnie ktoś popycha i puka. Tak. Dobra. Więc idźmy, idźmy sobie. No ładnie, jesteśmy. Pięknie. Ubijmy tutaj wszystkie zwierzątka. Tak. Słyszę, kurde, ewidentnie coś dużego. Tylko nie wiem, gdzie to jest. To jest najgorsze. Tak. Dobra, skłóćmy ze sobą cieniostwory, żeby poszło nam lepiej, tak, i szybciej. Niech powalczą z sobą, a my z tego skorzystamy, tak. Ja zliczę tego tyra, to... O, jeszcze tego. Słyszę coś ewidentnie dużego, naprawdę. Dobra, zabity ekwipunek, tak. Okej, zobaczmy, co to jest, tak? Słyszę ewidentnie coś perfidnie dużego tam łazi, ale nie wiem, co to jest. Nie wiem, w ogóle to pewnie gdzieś zbugowane stoi na górce albo coś w tym stylu. Dobra, tu były jaszczury, tak? No i ludziska, jak co to będzie, koniec. 38. części zagrajmy. W Gothic 3 Zmierzch Bogów edycja rozszerzona. Dzięki za oglądanie, nara.